Witam, z tej strony Andrzej, Stefan Kłebek 9, Paweł Karol Wanda. W poprzednim odcinku wspomniałem trochę o głównych zasadach, wykonałem trochę wstępu do serii filmików przygotowujących nas po troszce do, jak to nazwałem w tytule, do łączności w razie W. Także pierwszy film poświęcam odbiornikom. Myślę, że to jest jeden z najważniejszych środków łączności w czasie klęski żywiołowej, jakiejkolwiek katastrofy, wyłączenia prądu. Zapewnienie sobie dostępu do informacji poprzez odbiór różnymi środkami. Niekoniecznie musimy mieć możliwość nadawania w tym wypadku, a większość informacji o środkach ewakuacji, o środkach pomocy będzie przekazywana właśnie za pomocą mediów. I tutaj ważne są również odbiorniki telewizyjne, ale ja skupiam się osobiście na odbiornikach radiowych. I najprostszym odbiornikiem radiowym no to są zwykłe radia FM, które są często na wyposażeniu domów. Zwykłe stacje broadcastowe nadają informacje lokalnie. Warto mieć zapisane w pamięci częstotliwości stacji lokalnych albo mieć radia ze skanowaniem, które mogą szybko znaleźć. Wszystkie radia praktycznie są dobre, nawet te kieszonkowe, malutkie, w zupełności wystarczą, jeżeli jesteśmy w terenie. Warto takie radio mieć przy sobie. Ale to będzie działało tylko na terenach lokalnych. Rozwinięciem trochę tego są radia z możliwością słuchania fal średnich i krótkich. Na tych pasmach nadają stacje z mocą do setek kilowatów i zasięg odbioru jest praktycznie z całego świata. Do tego służą radia globalne, na przykład tego typu tu, jak jest na moim wyposażeniu, radio Texun PL680. Wyjmiemy go, jeszcze na moim kanale nie był prezentowany, już mam go chwilę, także przeszedł szereg testów. To radio umożliwia nam odbiór również stacji FM-owych lokalnych, ale również stacji broadcastowych na pasmach krótkich oraz średnich. Dla przykładu zaraz podłączymy tutaj antenę, ale możemy na tym też odbierać transmisje krótkofalarskie. To jest odbiornik globalny, odbiornik szerokopasmowy, jest praktycznie zwykłe radio, przeze mnie wykorzystywane w terenie często. Jak nie zabieram ze sobą radia krótkofalarskiego, to na biwak zabieram zazwyczaj to urządzenie. Ciężko to zmieścić w kadrze ze wszystkim. Tak. Potrzebujemy tutaj przejściówkę. To są skręcone dwie przejściówki w tym miejscu. O tak, tu jest. To jest przejściówka do tego radia, gdzie antenę wpina się na gniazdo jack. I przejściówka z BNC na UC1 PL239 bodajże, albo SO239. No i tutaj jest moja antena EndFit wprowadzona w przewodzie RG58. I tak, już przed chwilą słuchałem stacji. Wypniemy antenę. Trochę lepiej z wpiętą anteną. I mamy na częstotliwości 7420 kHz, czyli to jest 7420 kHz. Stację. To jest China Radio International i w tym momencie nadają z mocą 500 kW. Oraz chińska stacja mówiąca po angielsku. Z takiej stacji można się dowiedzieć różnych informacji, na przykład. Nie przysłuchiwałem się zbytnio tej transmisji, że nie wiem, o czym rozmawiają. Dokładnie, ale jest to jakiegoś rodzaju transmisja z wiadomościami. Ta antena się nam jeszcze przyda w dzisiejszym filmie. Także
To radio umożliwia nam odsłuch stacji broadcastowych na falach UKF-owych i na falach krótkich. Również takie radia są często na wyposażeniu samochodów, pojazdów samochodowych. Zwykłe radio w samochodzie zazwyczaj ma możliwość odbioru stacji FM oraz AM. I w moim samochodzie zobaczymy, czy coś słychać. Już wcześniej znalazłem stację polską na polskie Radio 1 na częstotliwości 225 kHz. Nie słychać tego jakoś super wyjątkowo, ale jak widać, w samochodach też jest możliwość odbioru, i to jest jeden z dobrych sposobów właśnie na zdobywanie informacji. Nie tylko korzystać ze stacji lokalnych, które w razie klęski mogą się wyłączyć, bo nadajniki są rozproszone po wielu masztach i są budowane lokalnie, bo na falach UKF-owych nie ma takiego zasięgu. Z tych nadajników jest sporo, a brak prądu powoduje brak odbioru na takich stacjach. Zobaczmy, czy jest coś innego. Chyba Włochy. Chyba jakaś włoska stacja. Że jest tego dosyć sporo. Odbiór też nie jest jakiś wyjątkowy, w przeciwieństwie do stacji FM-owych. Jakieś mecze może? Że jest tych stacji dużo. Zapętlimy się tylko tutaj i jest bardzo dużo tych stacji. Odjechałem kawałek od domu, bo zakłócenia sieci bardzo zakłócają te pasmo. O, jakieś muzyki. No i oczywiście zwykłe radio FM też jest dostępne. Kolejnym ciekawym urządzeniem do odsłuchu może być skaner radiowy. Niestety nie mam takiego na wyposażeniu, tego posiłkuję się obrazami. Skanery, tak jak radia globalne, mają bardzo szeroki zakres. Często skanery, częściej niż radia globalne, są wyposażone w modulacje przeznaczone dla pracy radioamatorskiej. No i chyba taką cechą charakterystyczną skanerów jest to, że w porównaniu do innych urządzeń odbiorczych mają bardzo szybkie skanowanie. Niestety na temat skanerów nie mogę nic więcej powiedzieć, ponieważ żadnego nie posiadam, ale myślę, że to jest równie dobra alternatywa do prowadzenia na słuchu jak radio globalne czy zwykły radioodbiornik. Ciekawym rozwiązaniem są również odbiorniki RTL-SDR. Są to urządzenia budowane na bazie odbiornika telewizji cyfrowej, modemu odbioru telewizji cyfrowej podłączanego do komputera. Zmienia się sterownik takiego urządzenia i mamy bardzo szeroki zakres odbiorni. Takie urządzenia umożliwiają nam legalny odbiór praktycznie wszystkich częstotliwości, wszystkich transmisji od 50 kHz bodajże do nawet 1 GHz, jeżeli jest z dobrej firmy taki dongiel, jak to potocznie go nazywają, taki moduł USB. Są oczywiście firmy bardziej markowe, to jest kupiony prosto z Chin. Dokleiłem do niego kilka radiatorów, ponieważ bardzo mocno się grzeje na paśmie UKF, przynajmniej w moim wypadku. I na tym urządzeniu można słuchać zarówno stacji broadcastowych na paśmie UHF, na paśmie KF, na wszystkich pasmach w sumie. Można słuchać stacji CB, można słuchać stacji PMR, wystarczy tylko do tego odpowiednia antena. I teraz postaram się kawałek pokazać. Przejdziemy na komputer. Que eso está tan nada, lo que va.
And thank you very much, and to you and your family. So, yes, stay safe. Bye bye. Was that a Golf Zero calling? It's Japan Echo, and the long pass, calling the X. Over. Jak pokazałem, takie urządzenie ma bardzo szeroki zakres działania. Jest proste, można je podłączyć zarówno do komputera, jak i do telefonu. Działa na systemach, na różnych systemach, na Linuxie, na Raspbianie. Są fajne projekty z możliwością podpięcia tego do Raspberry Pi na stałe i używania jako skanera częstotliwości. Mamy też jeszcze jedną grupę odbiorników, która niestety nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników, ponieważ są to urządzenia z możliwością nadawania. Prawo używania nadajników określa ustawa Prawo telekomunikacyjne. Dla odpowiednich służb są to odpowiednie rozporządzenia ministra cyfryzacji w odpowiednich ustawach. I niestety, jak o posiadanie urządzenia dającego nie, jak samo posiadanie urządzenia nadającego nie jest legalne, to używanie urządzenia z możliwością nadawania jako odbiornika już jest i niestety urządzenia typu Baofeng, Yaesu czy takie radia krótkofalarskie, nie mówię tutaj o PMR-ach, które pracują na pasmach cywilnych oraz CB radiach, które również pracują na pasmach cywilnych, te urządzenia można używać, ale wszystkie amatorskie urządzenia, które mają dużo szersze zakresy pracy, są regulowane odpowiednią ustawą i niestety nawet jeżeli tylko słuchamy, to możemy spotkać się z pewnymi problemami od służb, nie dajże jeżeli będziemy zakłócali jakieś transmisje, nawet nieświadomie, ale niestety będzie to nasza wina. Dlatego też odbiorniki z możliwością nadawania trzeba pozostawić ludziom, którzy się na tym znają, albo jeżeli się również na tym znamy, to oczywiście bardzo serdecznie zachęcam do zdania licencji krótkofalarskiej i otworzy to całkiem szerokie spektrum możliwości. Także takie urządzenia jak najprostszy Baofeng ma bardzo fajną funkcjonalność, o której mało się mówi. Mam nadzieję, że nie będzie nikt na przemienniku. Ma najzwyklejsze radio FM-owe. I w momencie zasięgania o informacje to jest chyba pierwszy krok do użycia. Również bardziej profesjonalne radia, tutaj mam Yaesu FT4X, również są wyposażone w tą funkcję. Wchodzi się na nią na VFOB i zmienia się po prostu pasmo. Ustawimy na tą samą co na tamtym. O, jest funkcja wyszukiwania przy przytrzymaniu. O, jest ta sama częstotliwość. O, lokalne radio, którego tutaj cały czas słucham. A, oczywiście włączyłem skanowanie, mądry ja, i nie zatrzymałem.
Tak, i tutaj pozostanie. Te radio też ma możliwość odsłuchu stacji pogodowych, ale niestety amerykańskich. I tutaj one nie występują. Także to jest jedna. To są tylko radia FM-owe. Również w tym radiu to występuje, ale jest identycznie taka sama funkcjonalność. W wielu innych krótkofalarskich radiach pewnie też coś takiego występuje. Teraz przychodzi nam jeszcze ten radioodbiornik z nadajnikiem, oczywiście. To jest JESU FT857D. Potrzebuję wpiąć do niego antenę. Sekunda. I uruchamiamy. Oczywiście tutaj słuchałem na jakiejś stacji. Weźmiemy, znajdziemy tą samą stację, którą słuchaliśmy na moim Texunie. To było tu. Zmienimy modulację na. O. I również słyszymy na tym radionadajniku stację chińską, w tym momencie nadającą w języku angielskim. Jak znaleźć stację? Warto sobie wydrukować listę stacji pracujących na falach krótkich i średnich, na przykład na stronie ostol.pl, tam jest harmonogram tego typu transmisji. Jest to bardzo przydatna wiedza, bo te stacje nadają praktycznie cały czas, cały dzień i noc, na różnych pasmach jest szansa na odbiór tych stacji i naprawdę nadają z całego świata. Przy dobrych warunkach propagacyjnych możemy usłyszeć stacje ze Stanów Zjednoczonych. I to nie jest nic nadzwyczajnego, bo nadają tak dużymi mocami, że cały świat są w stanie oblecieć kilkukrotnie. Także jeżeli przychodzą Wam jeszcze jakieś pomysły na odbiorniki, nie mówiąc już tutaj o konstrukcjach amatorskich, które działają praktycznie na tych samych pasmach, co wszystkie odbiorniki, które tu zaprezentowałem, ale różnią się wyglądem, techniką wykonania, może kompaktowością albo zewnętrznymi wzmacniaczami czy możliwością nagrywania, które na przykład żadne z moich urządzeń nie ma takiej możliwości. Spełniają tą samą funkcję, pozwalają na odbiór informacji. I myślę, że ten filmik dostarczająco wyczerpuje ten akurat temat. W następnych filmikach zajmiemy się innymi aspektami, a do każdego z urządzeń tutaj zaprezentowanych postaram się krótki film prezentujący, nagrać, żeby zaprezentować sprzęt przeze mnie używany, bo zazwyczaj już jestem w jego posiadaniu przez jakiś czas. Także dziękuję wszystkim za odwiedzenie mojego kanału i zapraszam do kolejnych filmów. Dziękuję, do usłyszenia. Stefan Kłobek 9, Paweł Karol Wanda.